No tak, zacieramy ślady pomyłki. Właśnie tutaj było tak, a nie do minus pierwszej, bo wtedy by była katastrofa. No i proszę Państwa, no to już umiemy różniczkować wiele, wiele rzeczy. Nauczyliśmy się, że pochodna macierzy po elemencie macierzowym to jest pochodna, to jest macierz dopełnienia algebraicznych, czyli macierz odwrotna i transponowana i jeszcze pomnożona przez sam wyznacznik. O. No dobrze, a teraz szczególne przypadki, proszę Państwa. Warto, bo skoro już tyle umiemy, to warto zwrócić uwagę na to, że jest wiele bardzo ważnych przypadków, kiedy pochodna kowariantna jest po prostu zwykłą pochodną cząstką. Pierwsza rzecz, pole skalarne. No oczywiście pochodna kowariantna F, no to jest nic innego jak pochodna cząstkowa F, bo F się nie transformuje w żaden sposób, kiedy przechodzimy z jednego układu do drugiego. No i to wiemy, to jest podstawowa rzecz, że pochodna cząstkowa funkcji skalarnej określa pole wektorowe. No to jest banalny przykład. A weźmy drugi przykład. Pisaliśmy, proszę Państwa, pole elektromagnetyczne, prawda? Definiowaliśmy przy pomocy potencjału, czy tam czteropotencjału. No i tutaj ktoś by mógł mieć wątpliwości, ojej, czy to jest dobry wzór, czy to jest wzór, który nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Może też trzeba by było wziąć pochodne kowariantne, to wtedy to by rzeczywiście był tensor, i wtedy nie byłoby wątpliwości, prawda? No pytanie, czy to było to samo. No ale w każdym razie tutaj to i to jest tensor, i to jest tensor. Antysymetryzujemy, więc dostajemy tensor. Proszę Państwa, to jest równe. To jest to samo, bo obliczmy, bo już umiemy. Różniczkowanie tego pola, no to jest d mu a nu minus, bo to jest kowariantne, więc to jest minus, gamma mu nu kappa a kappa. No a drugie, no to mu z nu trzeba obliczyć, minus d nu a mu, no i wtedy będzie plus gamma, tutaj ciągle jest kappa, nu mu a kappa, przepraszam bardzo, a kappa. No ale proszę Państwa, zostaje tylko to, bo to się zjada z tym. Dlaczego? Bo gamma jest symetryczna, prawda? Więc widać, że to jest to samo. Proszę Państwa, dlaczego? Bo to jest po prostu różniczka zewnętrzna, która, prawda, która z jednoformy robi dwuformę, i tam właśnie niepotrzebne są te gammy. No trzeci bardzo ważny przykład to jest pole, to jest gęstość wektorowa. Gęstość wektorowa. Gęstość wektorowa, oznaczmy ją sobie takim x-em, ale pisanym. No i obliczmy pochodne, prawda, mu, a tutaj nu. No gdyby tak było, to nic ciekawego, nie.
Ale jeśli liczymy dywergencję, to znaczy jeśli to mu jest równe tyle samo, no to proszę Państwa tak, co to jest pole, co to jest gęstość wektorowa? No to po pierwsze jest to wektor, pole wektorowe, a po drugie jeszcze jest gęstością, czyli się transformuje przez ten wyznacznik. Czyli jej pochodna, a może obliczmy najpierw taką całkowitą pochodną kowariantną i wtedy zobaczymy, że tu się nic ważnego nie dzieje, natomiast dla dywergencji coś się upraszcza. No bo to jest tak, d nu x mu. No i teraz poprawki. Po pierwsze, poprawka ze względu na kowariantność tego pola. No to jest plus gamma mu mu kappa x kappa. Ale jeszcze jest poprawka na gęstościowość, że tak powiem, czyli taka poprawka, czyli jeszcze trzeba odjąć to samo, to coś, co tam było, nazwijmy je mu, razy ślad macierzy gamma, prawda? Tutaj jest nu, a tutaj jest lambda, lambda. No i proszę Państwa, nie jest to nic szczególnie wstrząsającego, ale zaczyna być czymś ciekawym, kiedy weźmiemy nie byle jaką pochodną, tylko po prostu taką kowariantną dywergencję. Innymi słowy, kiedy na miejsce mu podstawimy nu, no to tak, tutaj to będzie właśnie ta taka zwykła dywergencja, niekoniecznie kowariantna. Oj, przepraszam bardzo. Mu, mu. A tutaj, proszę Państwa, to jest tak, to tu z mu to będzie ślad tej macierzy gamma razy zwężona z samym polem, a tutaj to samo, bo tu jest ślad i zwężony z tym, prawda, bo tu będzie nu, czyli te dwa człony są identyczne, czyli dywergencja takiej gęstości wektorowej to jest to samo, co zwykła dywergencja. Przepraszam bardzo, dywergencja kowariantna to jest to samo, co dywergencja zwykła. I znów się nie dziwimy. Dlaczego? Dlatego, że gęstość wektorowa to jest nic innego jak n minus 1 forma, tylko zapisana w dualnej postaci, prawda? Bo jak mamy taką gęstość, to można napisać taką formę różniczkową x mu, d po dx mu i tutaj iloczyn wewnętrzny z tym dx 0, no liczę w czasoprzestrzeni, no co są te... Ten znaczek oznacza, że jak to jest forma różniczkowa i ma tutaj cztery sloty, to pierwszy z nich już zapełniamy tym. I to jest po prostu czteroforma, w związku, przepraszam bardzo, trójforma, prawda? A generalnie w przestrzeni n wymiarowej gęstość wektorowa to jest n minus 1 forma i to jest nic innego jak różniczka zewnętrzna. Wynik jest gęstością skalarną, czyli n formą. No dobrze, to pamiętamy o tym. No i ostatni jeszcze bardzo ważny przykład, no to są te nasze, ta druga para równań Maxwella, proszę Państwa. Druga para równań Maxwella, którą zapisywaliśmy w ten sposób. Czyli czwarty przykład, ważny. Druga
Właśnie. Pierwsza para to była w przykładzie drugim. Niepotrzebne są gammy. Druga para teraz. To co? To może w ogóle gamma jest niepotrzebna do elektrodynamiki? Tak, jest niepotrzebne. Tylko metryka jest potrzebna. Dobrze. Druga para równań Maxwella. Myśmy ją zapisywali tak. D nu F mu nu równa się 0. Zawsze mi się myli, jakiej konwencji używam, czy to jest różniczkowanie po pierwszym, czy po drugim, no ale jak zero, to wszystko jedno. No proszę Państwa, tak przeciętnie, był taki okres w moim życiu, że przeciętnie raz na rok dostawałem do recenzji pracę naukową do zrecenzowania, której ludzie pisali, no nie, no do niczego to są równanie, bo trzeba, proszę Państwa, wziąć pochodną kowariantną. O, i dopiero wtedy to będzie poprawna teoria. Proszę Państwa, to jest dokładnie to samo, bo obliczmy to. Obliczmy to. No, więc to, co to jest to F? To jest gęstość, proszę Państwa, tensorowa. W związku z tym, pochodna kowariantna składa się z pochodnej zwykłej oraz trzech poprawek. Trzech. Jedna poprawka ze względu na pierwszy wskaźnik kowariantny. Tak? No więc to jest plus gamma mu nu i teraz kappa f kappa nu. Dobrze. Teraz druga poprawka ze względu na drugi wskaźnik. No to jest gamma nu nu kappa f mu kappa. Ale jeszcze trzecia poprawka ze względu na gęstościowość, ze względu na charakter, że to nie jest tensor, tylko gęstość. No to to jest po prostu ten sam f mu nu pomnożone przez ślad. Prawda? Tutaj jest nu, a tutaj jest kappa, kappa. No i patrzymy i widzimy zdumionym naszym oczom, pokazuje się, że to i to, to jest to samo. Prawda? To jest to samo, bo to jest ślad zwężony z tym. No a, i to w drugim wskaźniku. A tu jest dokładnie to samo. Ślad, ale zwężony też drugim wskaźnikiem, czyli to się opuszcza. No dobrze, uff, to już żeśmy, a to dlaczego jest zero? No dlatego, że to jest symetryczne, a to jest antysymetryczne. No, więc to tak samo ucieka, czyli jak mamy gęstość tensorową taką podwójną. Proszę Państwa, znów nie będę tego rozwijał, ale dlaczego? Dlatego, że taka gęstość tensorowa antysymetryczna to jest nic innego jak n minus 2 forma różniczkowa. I to jest po prostu jej pochodna zapisana w dualnej notacji. Dobrze, koniec. Już umiemy to wszystko. Umiemy pochodne kowariantne. Teraz proszę Państwa, bardzo ważnym tensorem, którego właśnie będziemy, właściwie to byłby piąty przypadek, no ale nie będę tego robił liniowo, tylko najpierw o tym tensorze pomówimy troszkę. To jest tensor metryczny. No tensor metryczny, proszę Państwa, ja o tym pół semestru Państwu mówiłem. To jest taka struktura iloczynu skalarnego w przestrzeni stycznej, prawda? Czyli w przestrzeni wektorów. Jak wkładamy tutaj jakieś wektory, to iloczyn skalarny jest symetryczny, biliniowy, niezdegenerowany. No i
w geometrii riemannowskiej to on jest ściśle dodatni, w geometrii Lorentza, takiej jaką jest geometria naszej czasoprzestrzeni, on nie musi być, właśnie on nie jest ściśle dodatni, ma jeden kierunek dodatni, ujemny, trzy dodatnie, czyli ma taką sygnaturę minus plus plus, ale to jest iloczyn skalarny. Proszę Państwa, o ile w szczególnej teorii względności czasoprzestrzeń była płaska, w związku z tym całą informację o tym iloczynie skalarnym zawierała jedna macierz, prawda, jedna macierz, mianowicie macierz iloczynów skalarnych wektorów bazy. No my wiemy, że jak wybierzemy jakiś układ współrzędnych, no to baza będzie d po dx mu, d po dx nu, prawda? I macierz takich iloczynów skalarnych wektorów z bazy oznaczaliśmy i oznaczać będziemy g mu nu. To jest taka macierz. I w szczególnej teorii względności no, zakładamy, że to jest jedna macierz na całej przestrzeni. Pracujemy wobec tego w prostoliniowych układach współrzędnych i mamy do czynienia z czystą algebrą. Ale tutaj nie ma prostoliniowych układów współrzędnych. W związku z tym, jak sobie wybierzemy jakiś układ współrzędnych, to nie ma żadnego powodu, dla którego te iloczyny skalarne miałyby mieć tę samą wartość w różnych punktach przestrzeni. No i właśnie taką metryczną strukturę czasoprzestrzeni no, trzeba opisywać przy pomocy takich nie jednej macierzy, tylko pola takich macierzy. My oczywiście zakładamy, że charakter algebraiczny, to znaczy sygnatura minus plus 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 jest nie zależy, jest identyczna w każdym układzie współrzędnych, no ale na ogół ta macierz zależy od punktu czasoprzestrzeni. Czyli pole takiego tensora metrycznego to jest coś bardzo, bardzo ważnego. No proszę Państwa, zróbmy sobie, no bo ogólna teoria względności to niby jest ta rzecz, która jest daleka od naszych codziennych doświadczeń, ale może zwróćmy uwagę na to, że z takim opisem metrycznych własności przestrzeni, który niekoniecznie jest dany algebraicznie, a jest dany takim współrzędnymi tensora, który zależy od punktu do punktu, mamy do czynienia również w płaskiej geometrii, gdy tylko używamy krzywoliniowego układu współrzędnych. No i weźmy sobie jako przykład, mianowicie przestrzeń euklidesowa, w układzie współrzędnych sferycznych. No to proszę Państwa, mamy ten układ współrzędnych sferycznych, to jest promień oraz dwa kąty. Pamiętacie Państwo, że x to się równa r sinus tego kąta theta cosinus phi, y to się równa r sinus theta sinus phi, no i w końcu z równa się r cosinus theta. Proszę Państwa, jak przepisać tę samą macierz, która w układzie kartezjańskim x, y, z to jest po prostu macierz jednostkowa na diagonali jedynki poza zero. Jak przepisać w takim układzie współrzędnych? No po prostu wyrazić
te d po dx mu, d po dx nu przez te nowe zmienne. No jest to ćwiczenie, które można sobie zrobić, zachęcam do zrobienia, ale my policzmy to na palcach. Proszę Państwa, w nowym układzie współrzędnych, tych sferycznych, to mamy jakie wektory? No d po dr, d po d theta i d po d phi. I macierz, ten tensor metryczny ma składowe równe iloczynom skalarnym takich wektorów. Tak? No to proszę Państwa, czyli to będzie macierz 3 na 3. No i my obliczmy ją sobie na palcach, proszę Państwa. Obliczmy ją sobie na palcach. No więc tak, co to jest d po dr? D po dr to jest wektor zwrócony w stronę wzrostu współrzędnej r, czyli stojąc na ziemi, no to jest pionowo do góry wektor. Jaką ma długość? No oczywiście 1, bo to się poruszam. Czyli tutaj stoi iloczyn rr. 1. No proszę Państwa, a co to jest d po d teta? No teta wzrasta po południku, czyli d po d teta to jest wektor styczny do południka. W naszej konwencji to nie jest do góry, tylko w dół, bo teta rośnie od bieguna północnego do południowego, czyli to jest taki wektor, który biegnie z prędkością taką, jak teta biegnie, na południe. A co to jest d po d phi? No phi rośnie po równoleżniku, tak? No to widać po pierwsze, że te trzy wektory są ortogonalne do siebie, prawda? Ten, co idzie do góry, ten, co idzie na południe i ten, co idzie na zachód. One są ortogonalne, to znaczy, że naprawdę tutaj mamy wszystkie pozadiagonalne człony są równe 0, bo iloczyny skalarne, prawda? Czyli trzeba jeszcze tylko wyliczyć dwie rzeczy. No to proszę Państwa, d po d teta to jakby to było na okręgu jednostkowym, no to teta wzrasta tak, jak wzrasta łuk, czyli miałoby długość jednostkową. No ale na promieniu r różnym od teta, to długość tego wektora d po d teta jest równa r. No i w związku, ale tutaj jest iloczyn skalarny, czyli kwadrat długości, no to tu jest r kwadrat. A co to jest d po d phi? No gdyby ten d po d phi to jest wektor, który jest styczny do równoleżnika. Gdyby ten równoleżnik miał promień 1, no to długość tego wektora by była równa też 1, prawda? Bo to phi przyrasta tak, jak przyrasta długość łuku, prawda? Bo phi i teta mierzymy w mierze łukowej. No natomiast jak ten promień jest inny, no to trzeba tutaj długość tego promienia. A ile wynosi promień równoleżnika? No wynosi r razy sinus teta, prawda? Jak jesteśmy blisko bieguna, to jest bardzo malutkie, bo sinus teta jest... No ale teraz tutaj to jest długość tego wektora, a w tym tensorze występują kwadraty długości. Prawda? Więc tu jest r kwadrat sinus kwadrat teta. O. No więc w ten sposób. No i widzimy, że mimo, że przestrzeń jest idealnie płaska i we współrzędnych kartezjańskich to g mu nu jest trywialną jedynką, to ten sam tensor metryczny we współrzędnych sferycznych, no jest dany taką macierzą, która dosyć skomplikowanie zależy od poszczególnych zmiennych. Dobrze. Proszę Państwa, to teraz będzie taki
krótki rozdziałik, mianowicie koneksja metryczna. Koneksja metryczna. Proszę Państwa, gdyby, no myśmy od początku tego semestru zajmowali się taką strukturą powiązania, czyli polem grawitacyjnym, czyli taką strukturą, która mówi, jak to, co to są proste. A teraz zacząłem mówić o czymś mniej skomplikowanym, o strukturze metrycznej. A priori jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest co innego, a to jest co innego. Ale proszę Państwa, jest bardzo interesujące, że struktura metryczna wyznacza jednoznacznie pewną koneksję. Gdyby Pan Bóg najpierw zadawał metrykę, to by potem już mógł się nie napracowywać tak bardzo i nie zadawać oddzielnie koneksji, tylko by mógł sobie spokojnie powiedzieć, że do tych aniołów, którzy go obsługują, a teraz wprowadźcie w czasoprzestrzeni koneksję metryczną. Co to jest koneksja metryczna? Proszę Państwa, no, żeby powiedzieć coś o jakiejś koneksji, to trzeba powiedzieć, co to są układy inercjalne. Prawda? O. No to ja powiem tak. Koneksja metryczna to jest x mu jest inercjalny wtedy i tylko wtedy, gdy w tym układzie pochodne tensora metrycznego są równe zero. Czyli układy inercjalne to są tak, no w szczególności, proszę Państwa, w szczególnej teorii względności, jak tensor metryczny mógł być dany stałą macierzą, no to po prostu taki układ był inercjalny, no bo jak ta macierz jest stała, no to jej pochodne znikają, prawda? Czyli w szczególnej teorii względności po prostu płaska struktura powiązania była jednoznacznie wyznaczana przez płaską metrykę. No proszę Państwa, to jest taka definicja, ale czy to jest dobra definicja? Czy rzeczywiście to jednoznacznie definiuje nam koneksję? No proszę Państwa, z drugiej strony myśmy się nauczyli, że koneksja to jest ta tablica złożona z 40 liczb, prawda? Gamma, lambda, mu, nu. No i proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że to jest 40 liczb, a to jest też 40 równań na te liczby. W związku z tym, no, można sobie myśleć, że rzeczywiście jedno przez drugie się wyraża i zaraz to zrobimy. I rzeczywiście tak jest. Czyli proszę Państwa, ale najpiękniejsza definicja koneksji metrycznej to jest właśnie taka. Jest to układ inercjalny w tej koneksji metrycznej, to jest taki układ, w którym znikają pochodne metryki. Często tę koneksję metryczną nazywa się nazwiskiem wielkiego matematyka włoskiego, który się nazywał Levi Civita. On był oczywiście Żydem, jak widać stąd. Był bardzo, bardzo wielkim matematykiem. Też bardzo ma ogromne zasługi dla rozwoju matematycznej struktury teorii względności.
dlaczego wspomniałem o tym, że był Żydem, bo to pokazuje, jak fakt, że on jednak przeżył II wojnę światową we Włoszech, pokazuje, że jak bardzo była różna sytuacja na terenach Polski i we Włoszech. No więc koneksja Lewiczywity. Proszę Państwa, czyli chcę teraz udowodnić twierdzenie, że ta definicja jest poprawna. Innymi słowy, że jeśli znam tensor metryczny, to znam to jednoznacznie, on nam wyznacza współczynniki koneksji. No to w tym celu, co to oznacza? Gdyby była taka koneksja, to to nic innego nie oznacza, jak, no bo pochodna obliczona w układzie inercjalnym to jest pochodna kowariantna, czyli to jest, oznacza, że po prostu g mu nu jest równe zero tożsamościowo, tak? Dobrze. No ale przecież my umiemy liczyć, prawda? Bo jak w układzie inercjalnym to jest zero, to jak będziemy przeliczali do dowolnego innego, no to też będzie zero, no bo z zera nic się nie wyprodukuje, mnożąc to zero przez te macierze przejścia od innych, od jednego do drugiego układu współrzędnych. No to co to jest? To jest pochodna zwykła, no plus poprawki, dwie poprawki, no poprawka na ten wskaźnik i na ten. I ze znakiem minus, bo to są kowariantne, czyli na dole. Czyli to jest ta gamma lambda mu kappa g kappa mu. No i ze względu na drugi minus gamma lambda mu g, a tutaj kappa g kappa mu. No to jest po prostu to samo wyrażenie zsymetryzowane względem mu i nu. No i to ma być równe zero. No to proszę Państwa, jak znamy tensor metryczny i jego pochodne, no to to jest równanie na te gammy. 40 równań na 40 niewiadomych. Pytanie, czy da się rozwiązać. No da się rozwiązać pod warunkiem, że jakiś tam wyznacznik jest różny od zera. No i my rozwiążemy to równanie. Ja Państwu muszę ten rachunek zrobić, bo to jest bardzo klasyczny rachunek, który każde dziecko, które chce coś wiedzieć o teorii względności, powinno umieć ten rachunek wykonać. To jest bardzo pouczające, proszę Państwa. To my przepiszmy to równanie w ten sposób, że przeniesiemy to na drugą stronę. No i mamy, ojej, przepraszam, ojejku. Tutaj jest lambda. Bardzo Państwa przepraszam. O, a dalej chyba jest dobrze. Lambda mu, lambda nu. No tak. Znaczy tutaj tak. Łopatologicznie to by było o tak, no ale to jest oczywiście to samo, bo G jest symetryczne, no, prawda? Dobrze. No dobrze, to napiszmy to w ten sposób, że pochodna w kierunku współrzędnej lambda z tensora metrycznego mu nu to jest równe.
Gamma, lambda, kappa, mu, g. No, napiszmy mu, kappa oraz plus gamma, kappa, lambda, nu, g, mu, kappa. I teraz, proszę Państwa, żeby to rozwiązać, to my napiszemy wersje cykliczne od tego równania, czyli napiszemy d mu g mu lambda oraz d mu g lambda mu. To już Państwo pamiętacie, że jak coś już w dwóch wskaźnikach jest symetryczne, no to nie ma co pisać sześciu permutacji, wystarczą trzy. No dobrze, no to napiszmy to sobie, czyli to jest tak. Gamma mu kappa nu g lambda kappa i teraz symetryzujemy to po nu i lambda, czyli plus gamma kappa mu lambda g nu kappa. No i teraz to samo. Gamma kappa lambda mu g nie, przepraszam, bardzo przepraszam, bardzo Państwa przepraszam, bo tutaj jest nu g kappa i teraz tutaj wchodzi lambda mu i to samo symetryzowane gamma kappa nu g tam kappa i więc tutaj było lambda mu plus mu lambda. Dobrze. I teraz proszę Państwa zauważmy, że z tych sześciu członów no to niektóre są identyczne. Na przykład to jest równe temu, prawda? No bo gamma jest symetryczne. A na przykład to jest równe temu. No natomiast to jest równe temu. To my zrobimy taki użytek z tych trzech równań, że je dodamy z następującymi znakami. To z plusem, a to z minusem. No to wtedy widać, że to się uprości i zostanie dwa razy to samo. Czyli z tego wnioskujemy, że dwa razy gamma kappa lambda nu g mu kappa, to się równa. Proszę Państwa, pozwólcie mi, że przejdę teraz, no to znaczy oczywiście to nie ma znaczenia, można to tak pisać, pozwólcie, że przejdę teraz na takie oznaczenie, że taką pochodną będę oznaczał g mu nu przecinek lambda, po prostu pochodną po lambda. Jak będę to pisał w tych oznaczeniach, to jestem pewien, że się nie pomylę. Natomiast w tamtych mógłbym się pomylić. Dobrze, więc tu jest tak. G mu nu lambda plus
G nu lambda mu. Przepraszam, może ja tu napiszę G nu mu. O tak, tak sobie napiszę. Minus, dobrze ja to napisałem. Ach, ja bardzo przepraszam, no wszystko jest w porządku, z tym, że ja tutaj źle napisałem. Tu jest lambda nu, lambda mu. Ojej, bardzo Państwa przepraszam. A tutaj, no bo już się martwiłem, że coś się nie zgadza. Dobrze, dobrze, teraz już jest dobrze. Lambda mu. I tu jest nie. Dobrze. Nie, nie, więc to jest dobrze. Dobrze to było. Mu. Nu lambda. Nu lambda mu minus. G napiszę mu lambda nu. O i tutaj może jednak wrócę do tego nu mu lambda. O tak, dobrze. No i teraz dobrze. I teraz to już jest proste, bo ja już tę gammę wyliczę jednoznacznie, jeśli pozbędę się tej macierzy. Gdyby ona była zdegenerowana, no to nie, to te równania nie byłyby niezależne i by nie dało się tego wyliczyć. Ale jeśli tak jest, jak jest, to ja zadziałam, proszę Państwa, macierzą odwrotną, a macierz odwrotna to jest tutaj nu, no i jakąś inną składową sigma. O. No i jeszcze podzielę przez jedną drugą. To teraz co to będzie, jak ja podziałam to iloczyn tej macierzy razy macierz odwrotna da deltę kappa sigma i w związku z tym na miejsce kappy wstawi tę sigmę. No, tu napiszę może mu lambda, to jest to samo, bo to jest symetryczne, równa się. No i teraz jedna druga g sigma nu, a tutaj jest g nu mu lambda plus g nu lambda mu minus g mu lambda nu. Także widać, proszę Państwa, że ta moja definicja była dobra. Ta moja definicja była dobra. Można ją jeszcze inaczej. Ja ją tak ładnie zapisałem, bo mi się to bardzo podoba, ta definicja, ale oczywiście równie dobra definicja to jest o ta, prawda? W takich poważnych książkach matematycznych to się nie pisze tak, jak ja to napisałem, tylko się pisze, jest to taka koneksja, że pochodna kowariantna tego tensora metrycznego jest równa zero. A ja bardzo lubię tamtą definicję, bo koneksja to jest pokazanie palcem, które układy są inercjalne. No i właśnie mówimy, inercjalne są te, w których pochodne tensora metrycznego znikają. No a to jest taka definicja techniczna. Jak znam tensor metryczny, no to koneksja to jest ta metryczna, to jest dana tym wzorem. Proszę Państwa, ten wzór był odkryty bardzo, bardzo dawno temu, w XIX wieku i te ta kombinacja pochodnych metryki i samej metryki nazywa się, to się nazywają współczynniki Christoffela chyba drugiego rodzaju.
przepraszam bardzo, bo tam były, chyba to jest pierwszego rodzaju, a to jest drugiego rodzaju. W każdym razie coś takiego, mu lambda w literaturze. Ja się jeszcze uczyłem, proszę Państwa, geometrii z książek takich, w których ta gamma się tak nazywała. Ale to jest bardzo ważna struktura. To się nazywają współczynniki. Christoffela. Christoffel, którego nazwisko, imię wyleciało mi z głowy, to był bardzo wybitny matematyk angielski, prawda, z drugiej połowy XIX wieku. Ta geometria była odkrywana tak powoli. Najpierw Riemann zwrócił uwagę na strukturę tensora metrycznego. Potem właśnie odkryto, że ten tensor metryczny jednoznacznie definiuje pewną koneksję, a potem ludzie odkryli, że tak a priori to koneksja nie ma nic wspólnego z metryką. To jest inna struktura. Ale no, wśród wszystkich możliwych struktur powiązania, czyli koneksji, jak mamy tensor metryczny, to implikuje pewną specjalną koneksję, która się nazywa koneksją Lewiczywity albo koneksją metryczną. No to chyba będę zmierzał ku końcowi. Bardzo tutaj wielki pokłon oddajemy Tullio Lewicz, no właśnie, Lewiczywity imię pamiętam, był Tullio. Tullio Lewiczywita. A Christoffel zapomniałem, następnym razem sobie przypomnę. No i chyba w tej, po tym przygotowaniu takim technicznym, to chyba droga do równań Maxwella, do Lagrangianu stoi nam jakoś tam otworem. Także do następnego wykładu.